Jaka niziutka dziewczynka! Ile masz wzrostu centymetrów? 154. 154, to ja mam 2 metry jakieś przy tobie. No co ty? No ty możesz na stojąco. Owszem. A obrocik, obrocik? Jezu Chryst! Dawaj pieniądze. Wow, jak to kobieta łatwo przychodzi. Mam węgorza elektrycznego w domu, podłożny taki łobuz. Jak go dotniesz, to cię czaśnie. Jak pływasz, to toniesz, czy się utrzymujesz na powierzchni? Nie. Co tutaj masz? Czy to jest jakiś... Nie! To ci dałem obrączkę. Obrączkę dałeś? No dokładnie, cisnę sobie teraz John Ball, to jest pasut, a to jest kurwa shot barrio. Shot bar Olsztyn. Vamos a la playa! Dobry wieczór widzowie, dzisiaj jesteśmy w Olsztynie. Prosiliście mnie o to w zero wiadomościach, ale i tak przyjechałem. Tutaj fajna miejscówka, zaprosili mnie. Let's go! Nigdy cisków nie widział, czekaj! To nie o to chodzi! Chodź pogadać na chwilę, akurat wybrałem ciebie, bo ci dobrze z oczu patrzy, no. Poczekaj chwilę, bo ty z tobą później pogadam. Idź, dobra, idź sobie. Ja z tobą chciałem pogadać, bo tobie dobrze z oczu patrzy. Tak, ja wiem. No. No. Jak tam? Bardzo dobrze. Jak pływasz, to toniesz, czy się utrzymujesz na powierzchni? Nie, utrzymuję się na wodzie. Poszłabyś ze mną na pierwszą randkę na basen? Tak, nie wstydzę się wychodzić bez makijażu. To, super, właśnie. Na saunę? Najważniejsze tak, na saunę, na basen, wszędzie. Ja bym cię tak na rączki brał i tak uuu. Tak, tak też można. I byśmy zrobili motorówkę. No, ewentualnie. A wiesz, co to znaczy zrobić motorówkę? Nie. A co to znaczy? Nie powiem. Ja mi chodzi o to, żebym tak cię, żebym tak robił tak brrrr. A motorówkę zabrać? Tak, jak najbardziej na jezioro długie. Tak? Tak. Ze długie na długie? Ja mam długi, to pasuje. Tak, a tu jest jezioro długie w Olsztynie. Tak? Tak jest. To idziemy trochę na łódkę? Tak, ja mieszkam obok. A mogę wybrać ci kostium taki, który spadnie? Jasne, ja mam w panterkę. Bardzo ładny. Jednoczęściowy, dwuczęściowy? Dwuczęściowy. Nie! Znowu złe myśli przejmują. Nie, bo ja... Złe myśli, mam same dobre. To ja wiem, ale ja mam złe. Znaczy, masz złe zamiary wobec mnie, które są dobre dla ciebie, ale w efekcie dla mnie złe. Ponieważ prawdziwy mężczyzna, słuchajcie, Sigma Male, odrzuca kobiety za loty. Dojrze, k***a, muszę patrzeć ci w oczy od 3 minut, ale jest to mega ciężkie i zaraz zemdleję, bo tak się zmęczyłem. Nie musisz patrzeć. Możesz sobie wybrać jakąś inną do patrzenia. Nie. Nie. Dobra, nie. Dobra, zerknąłem, nieważne. Widzowie, wy też nie patrzcie i macie ręce teraz wyciągać i na klawiaturę i pisać miłe komentarze. Tylko same miłe. A, właśnie, bądźcie kulturalni, tak? Dla kogo? Jak masz na imię? Zuzia. Zuzia. Polecam. A w ogóle to są ulotki ze mną, więc widzicie, chyba jestem znany, chyba co, jak są ze mną ulotki. Co to jest? Nie wiem. Dobra, mogę zaśpiewać? Jak musisz, dawaj. Trzymaj mikrofon w ręku, myszka. A się wstydzę. Wiadomo, że się wstydzisz, bo nie umiesz śpiewać. Dawaj, próbuj. Dobra, ja zanucę, a ty zgadujesz, co to jest. Dobra. Dobra. Na, 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 na. The Weeknd. Na, 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 na. Nie, to jakaś rosyjska. Nie, to jest na 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 na. Skąd ja mam znać piosenkę rosyjską, której ja nawet wiem. Ty nie znasz? Ja też nie znam. No nie wiem, zgaduj. Co, dobrze się czujesz? Nie. No, masz jeszcze jakieś fajne pomysły na content? Nie. Koniec? To był mój jedyny pomysł. Fajnie. Zgadnąć, co to jest. Potem się dziwię, że pytam dziewczyn, ile mają chłopaków. No jak ja ty... Innego. No nie pytam cię o to, ale no co, o co innego pytać kobiety? Lubisz sprzątać, zmywać? Nie. Zmywarkę masz? Mam. Czujesz konkurencję z nią jakoś? Nie. Czujesz, że ona jest twoją kumpelą, podwładną? Podwładną, zdecydowanie. A jakby się zepsuła, to kto by zmywał? Mój chłopak. No chyba nie ja. Jak twój chłopak? No nie ja. Ja myślałem, że tu w Olsztynie jest tradycyjny model rodziny. Ja nie jestem z Olsztyna. A skąd? Z Warszawy. Ha! To się wszystko wyjaśniło. No raczej. To ile chłopaków miałaś? Jednego. W życiu? Tak. To nie jesteś z Warszawy. Nie, jestem z Warszawy. Dziewczyny z Warszawy to od 10 dopiero zaczynają liczyć. Dobrze, łącznie 4. No, tak myślałem właśnie, że nie jedne. Jednego. No nie jednego naraz, ale ogólnie 14, tak? 4. Nie, 14, 4. Czekaj, powiem wam taki protip. Dziewczyny w Warszawie od 10 dopiero liczą chłopaków, więc jak mówią, że miały 8 na przykład, to miały 18. 18, dokładnie. Mogę zadać ja tobie pytanie? No. Piszę do ciebie na Instagramie, wyświetlasz i nie odpisujesz. To ty pisałaś do mnie? To ja. Przecież masz chłopa. Nie, nie mam. No co, nie odpisuję, bo ja nie jestem taki łatwy. Pasut jest mega łatwy. Ale dlaczego tak mówisz, że na ci nie odpisałem? Ej, wiesz co, ja powiem... Wsadziłem jej w dół, wsadziłem jej w kieszeń. Powiedziałam do mojej mamy, że będziesz moim przyszłym mężem. Powiedziała, że okej. Okay. Pokazałam jej twoje zdjęcia, zgodziła się. Pokazałaś jej filmy moje w ogóle, albo tak, w ogóle... Tak, tak, i ona wie, że ja będę sławna dzięki tobie. Pokazałaś mu moją walkę z Ginoldem, może jak to zobaczy, to się zniechęci. Nie, nadal jest za tobą. Tak, a podobała ci się walka? Bardzo. Szkoda, że przejechałeś, no ale... Ja lekko, delikatnie przejechałem, ledwo, a nie przejechałem.
jebać, to wiesz, to w pierwszej rundzie, to teraz tak przegram, następną. Czy co, jesteś chętna? Znaczy, że jesteś ładna, jesteś wolna czy łatwa? Czy zajęta czy... Dwa w jednym. Ej, a wiecie co, miałam wczoraj urodziny i moim marzeniem było to, żeby spotkać Pasuta i dzisiaj nagle jest... I zdmuchnąć mi świeczkę. Wiesz co, widzisz, ja teraz mam celibat. Nie mogę pozwolić, żeby te brudne myśli, pożądanie przejęły mnie, a im bardziej dłużej na ciebie patrzę, tym bardziej mi się podoba, bo jesteś taka mała i taka słodka i taka... No, to prawda. Może ci odpiszę. Przydałoby się. Raz mi odpisałeś, nawet chyba ze dwa razy. Bo ja tu śpię niedaleko. Mogę przyjść. Przyjdź, pooglądamy sobie materiał i ten. Po prostu nic nie będziemy robić. Pooglądamy sobie materiał. Buziaczka i... Ha! Widzicie, nic z tego nie będzie, bo nawet nie... Nie na kamerach. A, dobra. Ej, impreza! Nie spać, p***a! Nie spać, napierdalać! Na r***ki! Przepraszam, herbata ziołowa. Siema. Ja właśnie czekam, żeby zamówić tutaj w najlepszym przedbarze w Olsztynie. O Boże, totalnie. A co zamawiasz? Soczek z foczek. Co tutaj masz? Czy to jest jakiś... Nie! Boże, patrzę ci w oczy. Co to jest? Czy to jest jakiś... To od mojej mamy dostałam. Co to znaczy, że... To są znaki zodiaku. A. Jaki jesteś znak zodiaku? Wiesz, jesteś taki jak nauka i nauka się nie zgadza z tym. Ja jestem bardzo dobrą uczennicą. Byłam. W sensie, że jesteś taki jak postęp technologiczno-naukowy tak, i dokładnie. Te znaki zodiaku trochę nie pasują już do... Nie? Czy nie? No a jaki jesteś znak Astrologia. Zodiaku? Astrologia, dokładnie. Jaki jesteś znak zodiaku? Boże, taki cringe, kurde. Jak się tak mnie skręca, słuchajcie, jak muszę mówić, jaki jestem znak zodiaku. Ryba. Ryba, bo co, bo na warmii jesteśmy? No dobra, no powiedz. Nie, to zgadnij, o, zapytaj mi, o. Skorpion. To, że urządliłem pół Warszawy, to, że jestem skorpion. No wiesz, ja nie wiem, kogo tam rządliłeś, ale... No, sam nie wiem, kogo rządliłem. Takich rzeczy się nie pamięta czasami. Ale ty zajęta, już się dowiedziałem. Ja jestem zajęta, no. Dziewczyna jest zajęta. Chłopak mi pozwalił. Jej chłopak... Na co, na wywiad? No tak, dokładnie. Ale chodzi mi, żeby nie pisali do ciebie. A, dobra, to chłopak, nie, dokładnie nie. Nie piszcie do mnie. Do niej, do mnie też nie. On też zajęty na pewno, tylko się nie przyznaje. No niestety, chciałbym, ale chyba, że będę udawał. No ja wiedziałam, że ty masz żonę. Pamiętaj, że mnie masz. Że ciebie ma. I zawsze jest opcja B. Oj, sorry, teraz jest zajęty. No a co ja mam mamie powiedzieć? No, że ona jest zajęta, a ty jesteś zajęty. To nie zdradza, to mój przyjaciel. Właśnie. Mój przyjaciel. Po przyjacielsku ze sobą gadamy, co? Takie tam ploteczki. To podskoczymy sobie do muzyczki za dwa razy? Tak, oczywiście, że tak. No dawaj. Premium content. Miejscówka w Olsztynie, polecam, Shot Bar. Cześć mała. Co? Patrzcie, jaka ona jest malutka. Jaka niziutka dziewczynka. Tak, jestem niska. Ile masz wzrostu centymetrów? 154, to ja mam 2 metry jakieś przy tobie. No co ty? To ty możesz na stojąco. Owszem. Co to było? Chciałaś ugryźć mikrofon mój? Myślałam, no wiesz. Jesteś wolna, zajęta? Wolna. Pierścionek jest pan z wrażenia? Możesz mi nałożyć. Dobra, mogę. Kocham cię. Fu, dziewczynę, fu. Nie pocałowałem jej w usta. Ja już byłam na wywiadzie. Ale ja tylko mówię, że nie pocałowałem jej w usta, żebyś nie, bo jedziemy potem do mnie, tak? Wiem, całe szczęście, dokładnie patrzyłam, potwierdzam. Patrzę, czy nie ma nic w kieszeni tylnej. No, nic nie ma. Nic nie ma, nic nie ma, znaczy nielegalnego w sensie. Był tutaj Adrian Polak. O, właśnie, kto był tutaj? Adrian Polak? Adrian Polak i Don Casio. I no, u mnie jest najwięcej, czy nie? Jest najwięcej. Totalnie, Polak, Don Casio, rozjechani, tu jest menedżerka z nami. Jestem, cześć. Jak masz na imię? Olga, miło mi. Wiem, że masz tak na imię. Jak to jest ogarniać taką chmarę dziką? Wiesz co, ogarniamy, nie? Ogarniasz. Nie ma co, daj usę radę ludzie też. Od Barolszczyn jest pod dobrą opieką. Jest pod dobrą opieką. Stoimy na ulicy w ogóle, nagraj to. Sorry, proszę. Kulturka, bo chłop nie zatrąbił. Nie zatrąbił. Nie zatrąbił. Bardzo dziękujemy kulturalnym kierowcom. Zatrzymaliśmy ruch na całej Starówce w Olsztynie. Plus nigdy tutaj chyba tyle ludzi nie było, naprawdę. Jest bardzo fajnie, jest gorąco. Możecie uwierzyć w to, że wszyscy przyszli specjalnie na Pasuta. Mega się wzruszyłem. Właśnie chciałem jej wytłumaczyć, bo ona zastanawia się, czemu my gadamy, a ktoś podchodzi. To jest tak, jakby własną matkę żegnał. Mówił, mamo, kochałem cię, nasze życie, kocham cię. I ona by umierała i powiedziałaby, Robciu, chcesz coś ci powiedzieć? To ktoś by... O, też Pasut, mogę zdjęcie? Mama mówi do ciebie.
ciebie, Robciu? Robuś, Robciu, daj pieniądze. Wiecie, to mam na imię, daj pieniądze. Mogę też tak mówić. Tak, potrzebuję. Mojej starej będę dawał pieniądze i tobie będę dawał pieniądze. Dawaj pieniądze. Wow, jak to kobietom łatwo przychodzi. Czemu, bo patrzy na mnie ta blondynka, ta piękna. Zazdrosna jest. Tylko zdjęcie powtórzyć, bo brzydko wyszło. Wcześniejsze. Dobrze, to chodźcie, przytulimy. Znaczy, wiesz co, powiem ci tak, ja mam nasze zdjęcie i wyszło bardzo ładnie. Ale co, co ci pokazać? Zdjęcie swoje. A, zdjęcie, dobra, bo już myślałem, że coś mam ci... Nie, zdjęcie na telefonie, jakie to zróbmy sobie jeszcze jedno. No nie, no znowu. Tak się wstydziła. Wstydziłaś się nagrywać? Nie, po prostu wiem, że wygląda. Dlaczego? Pięknie wygląda. Jak na standardy warmińskie. Jak na standardy warmińskie, to jak? To wyglądasz okej, okay, w Warszawie. Dobra. Nie wiem, czy to komplement. ja wiem, że nie. Jak się żyje w Olsztynie? O jego, no ile razy? No przecież jesteś piękna, przecież wiesz o tym. No nie wiem po tym, co powiedziałeś. Słucham? Ona jest piękna i o tym po prostu nie wie, tak? Nie no, widz, stara, jesteś piękna, no. Masz piękną... No właśnie, chciałem powiedzieć, że ma piękną pupę po prostu, no. I pupę w sensie, że chodzi o... Drogi algorytmie, chodzi o jej przygotowanie sportowe do sportów tak lekkoatletycznych. Tak, dokładnie tak. Jesteś wysportowana? Nie. Zrób obrocie, chodź. Patrzcie. Przepiękna jesteś. Przepiękna. Dobra, dzięki. Właśnie zrobiłem to, żeby mi puściła na miejsce. Jak masz na imię? Natalia. Natalia, jakiego chłopaka szukasz? A kto powiedział, że szukam? A masz? Nie. A 36-latek? Nie wiem. Że tak, czy nie? To się okaże. O Jezu, jak ona jest super. To ci dałem obrączkę. Obrączkę dałeś? Co? Obrączkę dałeś? Obrączkę dałem, bo zgubiła, bo jej wypadła, już nie oświadczyłem jej się, ja jestem wolny. Popatrz. Jestem do wzięcia. No dobrze, ale kim jesteś? Czym się interesujesz? Jakie było pytanie? To nie tak jak myślisz, kochanie. Porozmawiamy w domu. Ale nie chciałaś mi dać buzi? No bo ja nie robię takich rzeczy publicznych. A, no właśnie. Natalia, chodź tutaj. Masz narzeczoną. Co? Narzeczoną masz przecież obok. Nie, no coś ty zrobiła teraz, no. Teraz się musisz mną zająć porządnie. Bo mi przegoniłaś Natalię. Nie martw się o to. Masz się mną zająć 10 na 10, także nie będę myślał miesiąc o żadnej innej. O cholera jasna, no masz dobra. Masz go praktycznie wyrwać z korzeniami. Ale co? No mnie wyrwać z korzeniami. Dobrze. Ma być silny. Będziesz silny. Siny ma być. A siny? Nie ma problemu, stary. Umiesz? Myślę, że tak. Wyciągnąć węgorza, że tak powiem. Warmińska metafora. Chyba na słabą przynętę. Ej, moja przynęta, no może jest słaba, ale działa. Natalia, to nie tak jak myślisz. Co? Dobrze, już dobrze, ale zajmie się mną. Uff. Ale mi głupio, bo ona taka fajna jest. Która? No Natalia. O nie. Nie jesteś zła, Natalia. No nie wiem. Bo ty uwierzyłaś, że ja jestem z nią zaręczona, a nie jestem, no i zostawiłaś mnie. A skąd ja mam wiedzieć, czy ty mówisz prawdę? A mogliśmy być razem na zawsze. Bo to jest jej brat i on to wszystko obserwuje. To ona do mnie podeszła. To ty do mnie podeszłeś, przy barze stałem. Nie, ty podeszłeś o wywiad. No dobrze, no ale na szczęście do niczego nie doszło i twój brat nie ma co się martwić. Dobrze. Czy on jest podobny do niej? Nie jest. A jest, oczy mają podobne. Ja z nią nigdy nic nie tego, ja tylko tam stałem i ona... Właśnie, tak jakbyś się odsunął troszeczkę. Lepiej, bo rozmawiamy. Nie, ja w ogóle to ja nawet nie, ona mi się nie... Ja w ogóle, ja jestem z Warszawy, to ja wolę chłopaków, wiesz. To wiesz co, to do tego. Ty blond i mocny content jest. Tak jest. Siema, jak masz na imię? Nikola, cześć. Outfit check. Co to jest za wzór? Skąd to jest? Czy to Van Gogh? Gucci? Shane. Nie znam tego malarza, laska. A obrocik? Jezu Chryste! Świat jest piękny, wyglądasz przepięknie. Dziękuję bardzo. Mega zjawiskowa kobieta i mega zjawiskowy facet. Tak jest. Maksymalny wiek stanika twój. Oho, zgadza. Rozmiar partnera. Nie powiem. Jesteś wolna? Tak. Z czego szukasz? Miłości? Szczęścia. Umiesz łowić ryby? Nie, ale możesz mnie nauczyć. Twoja ulubiona ryba? Karp. Karp. Chcesz mi wyciągnąć tylko na święta, raz do roku? Mogę. A jakbym powiedział ci, że mam węgorza elektrycznego? To nie, raczej nie. No to co teraz? Koniec. Koniec. Mam węgorza elektrycznego w domu, podłożny taki łobuz. Jak go dotniesz, to cię czaśnie. Nie interesuje mnie takie coś. Co cię interesuje, myszko? Kino, teatr, śpiew? Taniec. Jesteś tancerką? Byłam. Pokaż jakiś ruch. Nie, to chyba, że z tobą. Dobrze, zatańczymy. Potrzymaj mi pałkę. Ile wypiłeś? Tyle, że wolę dziewczyny na chwilę. Fatalnie. Ale masz doskonałe ciało i piękną twarz i jesteś mega ciekawą osobowością.
Dziękuję. Ale się wysiliłem na te trzy kłamstwa z rzędu. Aż muszę odpocząć. Ja się wysiliłam mówiąc, że jesteś zajebistym pancerzem. Nie powiedziałaś nic takiego. Ale pomyślałam. I to było kłamstwo w myślach. Dobrze, Warmia czy Mazury? Warmia. Boxdel czy Gola? Boxdel. Fame czy Cloud? Fame. W gumie czy bez? Kurde, ciężkie pytanie. Chyba zy. Na razie, cześć, na razie. Co to jest? Kamera? Ojej, i co tam ta kamera robi? Nie, tylko nie to. A co to jest? Mikrofon. Mikrofon. I co robi mikrofon? No nie wiem. Co robi kamera? Robisz chyba ze mnie idiotkę, tak? Nie. No, wcale nie. To kameruje się? Tak, bo kobieta to ma mniej IQ niż mężczyzna, tak? Ty to powiedziałaś i książki wszystkie. Blondyna, gdzie uciekasz? Po telewizji. To jest banana blondina. Co to jest? Banana blondina. Banana blondina? Ej, pasuje ci ta ksywa. Banana blondina to twoja ksywa? Nie, to koleżanka wymyśliła. Dobra ksywa. Nie, ale ty nie znasz całego jakby... Opowiadaj, co robiłaś z bananem, że masz taką ksywę? Nie, to nie o to chodzi. O, zobacz. To jest po prostu z powodu tego, na jaką idę uczelnię. Prostować banany, tak? Nie. A, Koźmiński, tak? Bananowa uczelnia. Tak, no. Jaka? Koźmiński, Łazarski? Koźmiński, no. Brawo, wykształcona za jedyne 70 tysięcy złotych, bezrobotna. Mam pracę, pracuję 6 dni w tygodniu po 8 godzin. Gofry? Nie. Lody? Nie. Playu pracuję. Pluskę masz jak T-Mobile. Zdrada. T-Mobile taka bardziej... Magenta. No, a to jest taki bardziej lekki róż. To jest co innego. Jakie są dziewczyny z Warszawy? No nie wiem, moje nie znam dziewczyn z Warszawy, ale no tak... A jakie słyszałyście historie? Takie puszczalskie troszeczkę. No, nie najlepsze. Troszeczkę takie... Zdanie nie najlepsze jest, nie? Czyli co, że łatwo z nimi pójść na randkę, tak? A ja nic takiego, no. Co na tej randce się robi z nimi? Co się chce. No dobra, ale to kosztuje, biorą za to, czyli w sensie taka randka to kosztuje, więc chyba coś... A, niekoniecznie, nie zawsze. Czasem ona się dogada ci. Czasem pójdzie tanio, łatwo, dziewczyna, nie? A wy dziewczyny jesteście porządne, rozumiem? Jak najbardziej. Oczywiście. Przynajmniej do kamery. Do kamery nie, i na kamery. Rzeczywistości też ogólnie. Po trzech szotach, jak nie ma kamer, to już inna rozmowa jest. Trzy szoty, nie, trzy szoty. Jo, to za mało. Szoty to jest nic. Babę ze wsi zabrać gdzieś, to jest głupi pomysł, bo... A co, to nie jesteśmy we wsi? Olsztyn to jest naprawdę super miasto. Jak się wyjedzie gdzieś indziej, się wróci tutaj, to się tęskni za tym. Ja jak się nie dziwię, bo jak ty masz tutaj wszystkie rzeczy, to wiesz, jakby się... Tu wszystko, co bym chciała. Tak? Tak, fantastycznie? Dokładnie. Macie metro albo nie wiem... Ale mi tego nie... O, tramwaje? Są tramwaje. I nawet nowe linie powstają. Tak. Jakby wam 40-latek zafundował mieszkanie w Warszawie i... Zależy też jak. Przystojny taki. A mówisz o sobie czy o kimś innym? No, powiedzmy, no ja, no. No to można by było się zastanowić, nie, no nie. Kwestia przemyślenia o całej sprawy, nie? Co bym dostał w zamian, żebym wam mieszkanie i studia opłacił? Miłą rozmowę. Ach. Klimat perfekcyjny. No dobra, to się odezwę. No. Jakie auto musi być chłopak, żeby się z nim się umówiły? Szczerze? Może być Opel albo Passat. Nawet rower. Co? Na rowerze? Rowerem też dobrze. Ty, Myszka, czemu ty masz niebieskie... Piłam szota. Dlatego masz niebieskie usta? No. To jakbyś mnie pocałowała, to ja bym był niebieski też taki? No pewnie tak. No to co? Nie no, ale bez przesady, no to nie jest tak, że każda dziewczyna jest blacharą. Nie, nie, nie. No jak ty na rower je lecisz, to na pewno nie jesteś. Ale słuchaj, no na rowerze najlepiej. Dlaczego? Bo że wysportowany jest chłopak, chłopak. No, tak, no oczywiście. No słuchajcie, jest to jakaś teoria bardzo niepopularna, że chłopaki na rowerach są mega hot. Ale tacy co dużo jeżdżą, dobrze jeżdżą, o to ci chodzi. Na takim Wigry 3 taki menel jak jedzie, to myślisz, ale bym go zdjęła z tego roweru, który się zaraz rozpadnie i go wycałowała w te usta zaropiałe. Nawet może być taka gazela, wiesz, taki składak wywalone, ale samo to, że chłopak, wiesz, wsiada na rower, jedzie. Proszę, cykliści, proszę bardzo, a ty na kogo lecisz? Na też rowerzystów. Na teściu? Tu na testosteronie muszą być. Takie wielkie umieśnione nogi, mała góra. Dokładnie mega tak. Mega dużo hormonów i wahania nastroju cię kręcą. Dokładnie tak. Ilu miałeś chłopaków, dziewczyny? Czterech. Ja nigdy w życiu nie miałam chłopaka, bo nie chciałam nigdy mieć chłopaka. Dlaczego? Bo nie, bo mi lepiej być singielką. A dlaczego? Przecież miłość i takie tam p***anie. A po co mi chłopak? No właśnie w sumie to nie wiem, po co ktokolwiek chce być w związku, ale po coś ludzie są. No i nie wiem, ja mi się na przykład to nie podoba. Co ci nie podoba? No bycie w związku. Ktoś ci będzie dupę zawracał? No, dokładnie tak. Możesz robić co chcesz, z kim chcesz. Dokładnie tak. Nawet z 36-latkami. O! Bez przesady. Maksymalny wiek stanika. Wiek stanika? Wiek chłopaka. Ja mam 21, więc 31. Więc jeszcze? Byśmy trochę naciągnęli zasady. No, na rowerze bym przyjechał, to by moja była. Czyli co, ty będziesz singielką cały życie, nie chcesz mieć dzieci? Na razie nie, na pewno. Może adoptujesz? No może adoptuję, ale na razie nie chcę mieć.
Tyle mam, co za rękę podtrzymam. Chociaż to. Ale to tylko dzięki kamerom, tak to by nic nie było. To buzi dziewczyny dla widzów jeszcze. Co? Jeszcze raz? Buzi dla widzów. A, że my jesteśmy, prawda? Chodziło mi, że do kamery, ale podoba mi się twoja kreatywność. W Warszawie są takie chłopaki drillowcy. Oni nie mają nic w życiu oprócz tego drillu. Wiesz, co to jest drill? Nie wiesz? No wiem. To drillujemy, panowie, drillujemy. Całkiem wydrillowany drillowiec. No stary, no nie pierwszy raz. Na co dziewczyny lecą w Olsztynie? Na pieniądze, na wygląd, tylko na drill? Na pieniądze. Tylko na pieniądze. To jest to samo, co w Warszawie. Tu się wszędzie kręci jak, tak samo. To jak ty znajdziesz prawdziwą miłość? Nie wiem. Smutno ci z tego powodu? Smutno trochę, no. Ale mam ciebie chociaż, a oglądam cię. No to, co tylko na dziś. Oglądasz mnie? Kurwa. Bardzo mi miło. Który odcinek chcesz? Tak. Każdy tekst. Tak? To dawaj jakiś tekst z odcinka. Całe życie z wariatami. Jelo! Aplikacja do zamawiania znajomych. Nawet tego nie widziałeś pewnie. Nie wiedziałem, no. 6 milionów wyświetleń. Co to ma znaczyć? Szybki czek, stylizacja, robimy obrót. Wyżej tę kamerę, Boże! On zjechał kamerą na dół, myślisz czemu? Nie wiem. Czego tam szukał? Tutaj jest twarz. Dokładnie, na twarz trzeba patrzeć. Twarz i oczy, prawda, dziewczyny? Jego, jak ona się wstydzi, kaczuszka, zobacz na nią. Taki słodziak, nie mogę. Ona się nie nadaje. Jak to się tak wstydzi, to się nie nadaje, bo potem będzie się stresował, jak będzie publikacja. Nie, to po prostu. A ty ile masz? Jesteś wolna, zajęta? Wolna, zajęta. Wolna. Wolna? No. Taka laska piękna? O, proszę bardzo. Jakim pieprzonym cudem. Nie wiem, tak wyszło. Ile lat? 20. 20 lat, totalna torpeda. Zobaczcie na nią, wspaniałe ciało, długie nogi, yeah! 1,80 m, słuchajcie. Tutaj jakiś kluczyk ma do jakiegoś sejfu, prawdopodobnie ma też dużo pieniędzy. Do Pottera. Oj, pierwszy red flag. To nawet nie red flag, to cały żagiel czerwony. Przepraszam bardzo, Harry Potter? No, co jest takiego super w Harry Potter? Chłop, podejdzie, różko pomacha i co? I ty jesteś jego, tak? No, zależy jak leży. A jak stoi właśnie i robi super zaklęcia? Może być. Co jest super, jak się nazywają w ogóle fanki Harry'ego Pottera? Potteciary, tak? No, chyba coś w tym stylu. No i co jest, no i czym się jarasz? Co jest fajnego w tym? No ogólnie taki sentyment z dzieciństwa. Że czarodziej, tak? Nie, nie. A czarowałeś coś kiedyś? A brałeś kiedyś jakieś magiczne eliksiry? No. Tam się brało. No, proszę. Wśród baru. A, takie płynne. Myślałem o innych takich. Bo we Warszawie to jest tylu alchemików, co testują różne połączenia. Ja wiem, często i potem się bywam. I potem się dzieją czary. I ja powiem ci, też się oglądałem Harry'ego Pottera i potem też chciałem robić magię. I tam mieszałem, testowałem i no i mi to zabrało parę lat życia. Daj spokój. No. Co, nie ma co żałować. Nie ma co, słuchajcie, nie wrzucajcie do kotła, nie. Jak czarujecie, tylko czary prawdziwe, bo czary, ja robiłem czarną magię. Białe niby te, a czarna magia, nie? No, totalnie. Najlepsza. Aż widziałem smoki, duchy i wszystko, no. Co ty gadasz? Nie polecam, słuchajcie. Polecam życie w trzeźwości. Tak? Mega dużo sportu. Jesteś łyżwiarką figurowo, tak? Raczej kiedyś jeździłam na łyżwach, ale teraz bardziej wolę biegać. Kiedyś jeździła na łyżwach, a teraz ma figurkę moją, tak? Nie wiesz, co się dzieje, co? Nie, no wiem. Ja nie wiem, co się dzieje. To dobrze, trzeba się bawić. Buziaczka i do domu. No, ta, bisu, bye bye. Mam kolegę. Nie mówimy słowa. Masz kolegę, który lubi kolegów. Tak, i to jest tutaj kolega. Tam chodź, kolega. Lubi. Nie wstydź się, że lubisz chłopaków, ja jestem z Warszawy. U nas to normalne, chodź. Aj, wstydnisz, ale lubi chłopaków. Lubi chłopaków, co? Słuchaj, to nie szkodzi, że chłopaków lubi. Trzeba się pogodzić ze swoją naturą, otworzyć się trochę. Przepraszam. Co? Mogę ci włosy poprawić? Przepraszam. Chcesz mi włosy poprawić? Tak. Też są idealne, kotek. Czy mogę ci włosy poprawić? Pozwalasz? Pozwalam. Pozwalasz? No i jest lepiej niż było wcześniej. A mogę ci poprawić na szyjnik? Szyjnik? Pewnie, że, ale który? Bo mam dwa. Ten bez Jezusa. Okej. Co dam? A bardzo dobrze, a u ciebie? A no tyle, okej. Jakie są twoje pasje? Książka, moje teatr? Pasje? Ja teraz ogólnie od dłuższego czasu stawiam na siebie i zaczynam czytać jakieś książki psychologiczne. Nauczyłaś się czytać? Tak. Słuchajcie, samorozwój. Nauczyłam się czytać. Liczyć umiesz? Liczyć umiem, pewnie, że tak. Kiedyś tam tańczyłam, ale to wiadomo, że tak da. Ale potrafisz, to zatańczyłabyś coś jeszcze dla moich widzów? Zatańczyłabym. No to dawaj. Tylko, ale nie, tak na sucho, to pewnie, że... Że muzykę ci puści? No pewnie, że... Dobra. Nie, to tę torebkę to trzeba wyrzucić. Dawaj, Klaudia!
Ona ma 14! 14 ma! Panie, spotkaliśmy jedną dziewczynę, która ma dwie głowy. Dwie głowy? Niemożliwe. Niemożliwe. No wy macie dwie głowy. My, ma, no, my mamy. My mamy. I dwóch chłopaków. Nie. Jednego chłopaka. Jednego. Na pół? Nie. Ona ma chłopaka. Ja mam jednego. Kocham go. Przejdź tam dalej, dobra, odejdź. Aha, nie, tak nie może być. To nie obchodzi, że kochasz swojego chłopaka. Okej, ale mogę powiedzieć coś innego. Bardzo ciekawe rzeczy. No to powiedz coś miłego. Coś fajnego. On jest fajny. Ha! Ty jesteś wolna. Ja jestem wolna. 18 lat? 20 nawet. To już trochę przesadziłaś. Bez przesady. Jak się mieszka w Olsztynie, dziewczynki? No... Nuda troszkę. Trochę tak, ale ty przyjechałeś, więc jest okej. Totalnie, przyjechała mega gwiazda. Dokładnie tak. A ty taka jesteś, powiem ci, ale ma oczy zajebiste. Mam bardzo zajebiste oczy. Dziękuję bardzo. Takie... Galaktyka. Takie galaktyczne, totalne. Galaktyczne oczy. A ja bym swoim spaceshipem tam wyruszył w tę galaktykę i moją rakietę bym odpalił. O Boże. I bym leciał jak torpeda i w ten kosmos wyleciał. To by była masakra. I tam bym się katapult... Totalny odlot. Bym po prostu się spuścił z... Tak. Zostałbym wypuszczony, wystrzeliłbym ze śluzy. No tak, no oczywiście. I w takim kaftanie bezpieczeństwa bym latał po tym kosmosie. Nie, jestem. Piękne masz oczka. Czyli co, jakieś ogłoszenie, jakiego chłopaka szukasz? Wysokiego bruneta. Lata? Znaczy wiek? Wiek się nie liczy. Z lat 80. Musi być w PRL-u zrobiony. To jest PRL w ogóle? Wiem. To rozwiń skrót. Polska. Przestań! Sama zakończyłam! No właśnie, a propos kończenia, ilu chłopaków miałaś? Dwóch. Dwóch. I co, nie udała się miłość? No nie udała się. Teraz szukasz tylko takiej chwilowej przygody do tego? Nie szukam, no jak się pojawi, to będzie. Jak się pojawi, jak przyjedzie z Warszawy. Chwilowa przygoda była. Już niedawno się skończyła. Jak przyjedzie z Warszawy Intercity. No to będzie. I przesyłko konduktorsko przyleci do ciebie miłość, to odbierzesz tę paczkę? Odbiorę. Bo właśnie czeka na peronie. Wow. Wiejski RIS. Przyjechała pierwszą klasę do ciebie. Przyjechała? No. Super. Troszkę już ledwo działa, bo troszkę starsza. To nic nie szkodzi, naprawimy. Pojedziemy kiedyś na rowerze takim z dwoma siodełkami, baby, dookoła świata. Pojeździmy. To daj całuska. Słucham? Nie udawaj, że nie słyszę. Bodyguardem. A co ty się, co ty masz chłopaka? Ja a swojego chłopaka całujesz policzek tylko? No nie, ale... No właśnie, więc nie przeszkadza ale innym. Ale to jest już aż takie poważne? Nie przeszkadza innym korzystać z życia, no buzi. Policzek! Wow. Dzień dobry. Właśnie mówiła o tobie, że... Ja powiedziałam, że ja jestem... Ja aż tego nie mogę... Co powiedziałam? Powiedziała tak, mam chłopaka, ale to nie jest takie na 100% i tak dalej. A ja mówię tak, albo jest na 100%, albo nie jest i nie gadaj tak. I co powiedziała dalej? Peszyła się wyraźnie, widać coś jest na rzeczy. Potem zająłem się jej koleżanką, z czego wyszło absolutne zero, bo mi dała buzi w policzek. Przy czym nawet nie poczułem jej ust, bo błyszczyk się po prostu przykleił. Do tego widzę, że mam problemy żołądkowe, poczułem to i się zrobiło mega cringe'owo. Masz, co jadłeś? Nie, nie rozmawiamy. Na dziewczynę mnie dzisiaj nie pocałować. No słuchaj, może musisz bardziej poderwać. Natalka na pewno byłaby chętna. Natalka, słyszałem, że jesteś chętna prawie na każdego. Czemu nie chcesz mnie pocałować? Nie, prawie na każdego to nie. Tym dobrym sortem do całowania? No powiedzmy, że tak. No to co możesz zrobić, żebyś mnie pocałowała? 3, 4. Nadzieję, że jakiś facet podszedł, że to nie ona. To nie jest zdrada, tak? Tak. Ej, mega fajna dziewczyna w sumie. Dziękuję. Najpierw całuję, potem patrzę. Nie, ale zobaczcie, młoda, piękna, mega wyrzeźbiony brzuch, jesteś wysportowana. No. Napierdalasz sporty? No przepraszam, chodziłam na siłownię swego czasu. Tak? Tak. Jesteś naturalna, ruda. Nie jestem ruda! Ale jesteś. Nie, jestem blondynką. Co? Ona jest blondynką, zobacz na jej, ja mam ciemny blond. Zobacz na jej cycki, na jej włosy, no. Ej, cycki zasłaniam, mam. Nie, przepraszam, na jej włosy, popatrz. No, piękna dziewczyna, słuchajcie, zobaczcie. Będziecie youtuberami, to fakt, nie będziecie mieli rodziny, szacunku, nie będziecie mieli spokoju w miejscach publicznych. Będziecie też nie szanować siebie i będziecie mieli nerwice i depresję, ale pocałuje was taka dziewczyna raz na miesiąc. Czy to nie jest tego warte? Jest! Ale powiedzmy, że jesteś podobny, tak, podobny w miarę, nie? Właśnie, test na siostry to jest tak, pocałujcie się, jak jesteście siostrami... Siostry by się tak nie pocałował. Oj, nie, totalnie siostry. Na 3-4 to sam zwie. Nie, 3-4 to 3-4 ze mną, 3-4 ze mną. Ale co? Buzi ze mną. Boże, jak pięknie w tym Olsztynie jest. Wracamy do koleżanki. Wracamy. Co tam? To ja znowu. Fajnie.
Fajnie. Ja muszę wracać do koleżanek, bo wiesz. To papa. 80 kilometrów przyjechała, żeby cię zobaczyć. Naprawdę nie ma. Chcesz zrobić sobie zdjęcia z nami? Nie chcę. Jak nie to? Szanuję fanów. Nie szanujesz fanów. Nie szanuję widzów. Oglądałaś kiedyś mój kanał? Ja kiedyś byłem miły dla widzów. Nie, ale ja jestem wyjątkiem. I każdy jest wyjątkiem, w ten sposób nie będzie żadnych zasad na tym świecie. 80 kilometrów, nie rozumiesz? 80 kilometrów to ja bym przejechał na rowerze, żeby choć chwilę być z nią, a to jest jej chłopak, prawda? Prawda. Wiedziałem! Ale dla ciebie może go teraz zostawić, nie? Nie, nie chcę, po pierwsze. Po drugie, wyglądają słodko razem. Jechaliśmy 80 kilometrów, jedna pojeżdżka. No dobrze, jak mnie chłopak... Ja nie mam chłopaka. Ale ciebie nikt nie chce. Mnie nikt nie chce? A kto cię chce? Dużo osób, no, nawet byś nie pomyślał. No ja właśnie nie mogę sobie wyobrazić tego. Okay. Kto na przykład cię chce, no powiedz. No teraz nie powiem, nie będę mówić z imienia i nazwiska. Ale ma piękne włosy masz. Dziękuję. Niestety. Też masz piękne włosy. Tak? A skąd jesteś dziewczynką, kobietą? Tutaj. Ile masz lat? 18. To obrót. Czadowa dziewczyna. Czadowa 18 z Olsztyna. I jak się mieszka w Olsztynie, dziewczyno? Bardzo dobrze mi się mieszka w Olsztynie. Ogólnie tutaj dużo osób, trochę patologia, ale lubię to miasto, kocham to miasto. Patologię? Troszeczkę. Nie, tego nie wspieram, ale to miasto kocham. A co lubisz w Warszawie, które jest najlepszym miastem w Polsce, na świecie? Wiesz co, w Warszawie byłam z 5 razy w tym życiu. Jechałaś metrem? Jechałam metrem. To jest taki pociąg pod ziemią. Byłaś kiedyś na koncercie jakiegoś rapera na przykład? Nie, mama mnie nie pozwala. Mama ci nie pozwala słuchać raperów? Mamo, uwielbiam cię, nie pozwala, nie puszczaj polskiego rapu, to może coś z niej będzie. No ja ogólnie jestem dosyć grzeczna, więc się słucham rodziców. Do taty co godzinę dzwonię. Jest. Chcesz zobaczyć moje playlisty? Tak, sprawdzamy Spotify'a laski. Czy przypadkiem nie słucha jakiegoś Wadstoja albo innego chujstwa? Dobra, uwaga, czytamy. Ona tańczy dla mnie. Kakao, Ecstasy. Darude Sandstorm. Marsz, hymn Rosji. Hymn Gruzji. The Weeknd. Sutonator z Enterem. Kanye West, fajnie, że takich ekstremistów... Wiesz, Kanye West, jakie poglądy głosi obecnie? Wiem, jakie głosi poglądy, wiem, to chyba pora skasować go. Drodzy rodzice, to jest lista dziewczyny, która zejdzie niedługo na złą drogę. Miałam 11 miejsce w szkole pod względem frekwencji i średnie. Pod względem całowanych chłopaków? Super, super. No to pierwsze, wiadomo. Jesteś kujonką? Nie jestem kujonką. Mogę na nią patrzeć. Im dłużej na nią patrzę, zaraz będziemy chodzić na podwójne randki, jak będę na nią patrzył tak długo. Taka słodka, idealna. Ja się zgadzam, jak najbardziej. I dwa razy młodsza ode mnie. Geny, to jest geny. To jest moja najlepsza kuzyneczka. Ach, rodzina. Ja ta starsza oczywiście. Ja tutaj opiekuję się dzieciakiem. No wiadomo. Dzięki za to palenie w ogóle cały czas mi tutaj. Nie, to tutaj coś. Fajnie, jak ktoś... Dziękuję bardzo, jak gadam z kimś, ktoś obok spali peta i dmucha we mnie, to jest takie fajne, nie? Tak. To jest takie... Wiem, że mam... Klimat. Lubi się klimat, jakbym sam palił, a nie palę, więc to mega dziękuję w ogóle, panowie. Dziękuję. Interview robimy? Tak, a jesteś warta w ogóle rozmowy z... To musisz ty ocenić. Nie, kończymy. Skąd jesteś? Stąd! Przestańcie mi dmuchać, nie! Chciałem przedstawić tylko ziomka, on jest odpowiedzialny za efekty specjalne w tym odcinku. No dokładnie. On po prostu stoi mi 20 cm za uchem i dmucha epetem, dziękuję ci. Spoko, nie ma problemu. Co się dzieje? Tutaj? No, co się dzieje w Olsztynie? Nic. Czym jest Olsztyn? Co? Dziurą jest Olsztyn, kurwa. Jaką dziurą? Nie, tu się nic nie dzieje. W Olsztynie jest zajebiście. Polecam Olsztyn. Można łowić... Tu się kurwa nic nie dzieje. Zawsze. Nie, można łowić ryby. Oczywiście. Ryb nie ma. Jeziora. Są piękne jeziora. Nie ma ryb. Piękne kobiety. Tak? Gdzie te piękne kobiety? Nieprawda. Musisz poszukać. Podobno są tu piękne kobiety. No, zależy gdzie szukasz. Nie ma. Naprawdę, nie ma. Nie ma pięknych kobiet. Panowie są załamani. Panowie mówią, nie ma ryb, nie ma kobiet. Co teraz? Kobietę czy rybę? Znajdź mi teraz szybko. Tutaj piękna kobieta. Dobra. Ładna. Masz Instagrama? Mam. Jesteś zajęta? Co? Wolna? Nie. Młody dla mnie. Co za młody? Zapytaj najpierw, czy jest wolna. A przecież chłopak nie ściana. To jest prawda. No właśnie. Nieprawda. To tu jej chłopak jest. Gdzie? To? Nie. To twój były? To mój były. Jesteś jej byłym? Już nie. Jesteś jej byłym, zawsze będziesz jej byłym. Nie możesz już nie być byłym. Nie możesz się wycofać. Ja nim nie jestem. Ale byłeś? Nie przyznaję się. Co mu zrobiłaś, że nawet nie chcę przyznać, że twoim byłym jest? Nie wiem. Złamała mi serce. To jest twój brat. Nie, to jest mój chłopak. Słucham? Nie, to jest mój chłopak. Nie. Ale co w tym złego? Nie jestem gejem. Mów tak brzydko. Nie jestem gejem. Nie gejem. Jesteś po prostu gorącym chłopakiem. Warszawa dotarła do Olsztyna. Na Warszawa, Nie. Co się dzieje? Chłopaki z chłopakami, co tu się dzieje? No, co kto lubi, nie? Ja myślałem, że to jest tradycyjne miasto. No, raz dziewczynka, raz chłopaczek, nie? Czyli jednak, jak w Warszawie. Gdzie było smaczek. Teraz w Warszawie to już nawet raz chłopaczek, raz chłopaczek. No, dziewczyn jest. O, Warszawa, nie? Brawo dla Julki! Brawa dla Julki, bijemy! Wow!
Tak to się robi. Przypominasz mi kogoś z twarzy. Tak? Kogo? Nie mogę sobie przypomnieć, ale popatrz wprost, może widzowie napiszą. Widzowie, kogo? Jesteś ładna, ale przypominasz mi faceta jakiegoś. Nie wiem, czy to komplement. Nie, to czasami tak jest, że jest ta sama twarz na facecie i na kobiecie i wyglądałoby... Rozumiem, rozumiem. Ale nie wiem kogo. Ja też nie wiem. Widzowie. Widzowie. Nie, może nie, jak oni zaczną pisać, nie. Błagam was, nie piszcie. Słuchajcie, to jest najczęstsza prośba, jest tak, o zdjęcie, a dwa, czy mogę dać kontakt do Fagaty? Proszę cię, umów mnie z nią na randkę. A co jest zajebistego w Fagacie? Przepiękna jest, kocham ją, kocham ją. A za co kochasz Fagatę? Za to, jaką jest. Jest piękna. Tak, i z charakteru jest zajebista, kocham ją. Niech się idzie uczyć. Nie. Ja już jestem się nauczony. Już się nauczył i... Ja już się nauczyłem. 10 klas podstawówki i nie. Technikum skończone? Tak jest. On już się uczyć nie musi. Czyli co, Fagata mami? Tak, kocham Fagatę. Przekaz, jakby to Fagata oglądała, powiedz jej coś. Kocham cię, Fagatka. Umów się ze mną, proszę cię, znajdź mnie na Instagramie. O, na studniówkę cię zaproszę, dobra? A jak miałaby się ubrać na tę studniówkę? Najlepiej jak potrafię. Co byś na randkę wymyślił z Fagatą? Na randkę z Fagatą? Nie wiem w sumie. Ja bym zapewnił sobą, kurczę, pieczony jej dobry wypad na cały dzień, nie? Ja myślę, żeby się nie nudziła. Myślę, żeby Agatka, się nie nudziła. Kurczę, pieczony Agatka. Cały dzień dobry wypad. Tak, no kurwa, ja bym się... ofertę, póki jest gorąca. No dobrze mówi, nie? Gorąca jak dorsz z frytkami. Shot Bar Olsztyn. Vamos a la playa. Listaj, temat Warmia i Mazury. Warmia i Mazury? Ej! Wow. Jo, dokładnie, to jest tutaj Warmia i Mazury. Po alkoholu zawsze tutaj dobre knury. Jo, dokładnie, cisnę sobie teraz żombal. To jest pasut, a to jest pasut bar. Jo, bar, teraz mordziu. Padam wers, nie gram tutaj Concordów. Chociaż lecę na bicie z beatboxu. Padam teraz sobie teraz tu do żomblów. Yo, kiedy padam teraz tu za mikrofonem, chciałem tylko z pasutem tu zbić pionę. Tak to gram, na pier... Każdego, chociaż nie jestem z Fame MMA. Cisnę z bitem. Pozdro, k***a, Filipek. Ej, dobre. Filipka byś rozgniótł. Filipka byś rozsmarował jak ciasto na pierogi. Fabiański, pozdrawiamy cię. Jesteś naszym mega spoko f***em. Jesteś kurwa cienkim. Ty jesteś moim idolem z internetu. Bardzo miło. Kiedyś. W sensie kiedyś nosiłem bluzę. Gunwo. Pomarańczową krunek w kolaboracji z Agorą. Ja, nawet ja jej nie mam! Czuję się stary. Stary, nie jesteś stary. Nawet ja tej bluzy nie mam. Dam ją na Caritas, stary, to jest moje. No nie! Mama powiedziała, że ją oddamy, to ją oddaliśmy. Ja też oddaję stare ubrania na te. No i właśnie, nie? Cygany biorą. Ale to nie jest nic złego, no może cygany. Nie, no poszła dalej, ważne, że nie na szmatę przerobiłeś. No wiadomo. A drugą co miałeś naszą, no, to nie, na szmatę. Duży sentyment. Ej, dobry ziom. Jezu, dziękuję, słuchajcie, efekty specjalne, dziękuję, chciałem jeszcze raz. Tak, spoko, nie ma problemu, dalej. Jakby dalej te chmury robi. No tak, dziękuję tak. Ci bardzo. Spoko. Mega, mega fajny gość. Siema, blondyna. Siema. Jak się bawisz? Świetnie, super. What is your name? Maja. How are you? Super, mega. Where do you come from? Polska, Olsztyn. What is great about Olsztyn? Czemu po angielsku? Wszystko jest super, kocham Olsztyn, ogólnie pozdrawiam. Ja przetłumaczę. Everything is okay. Ilu, how many boyfriend you have? Żadnego. No boyfriend. Nie. You are single? Nie, tak. Czemu jest singielką? Jest okropna? Jest. Jest okropnym człowiekiem? Jest. Wredna? Jest. Mściwa? Jest. Zazdrosna? Jest. Dlatego jesteś wolna? Dlatego jesteśmy razem. Jesteście razem wolni. Jesteście razem? Całuska dla widzów. Mega fajnie, widzowie. Ręce na klawiaturkę. Co ty śmiejesz? To twoja dziewczyna, chyba nie pierwszy raz ją całowałeś. Nie, no nie, oczywiście, że nie. Tak właśnie jest. Cześć, blondyna, wziąć cię na jacht? Tu jest mój brat, nie, ogólnie, więc... To co? No, tak średnio, nie będę odpowiadać, okej? Okay? A, że przy bracie nie chcesz z facetami bawić. A duży jest? Dobrze się bije? Nie wiem, szczerze nie wiem, czy się dobrze bije, ale... Na wszelki wypadek olewamy koleżankę. Idziemy do koleżanki. Hop, siup, zamiana dup. Skandal. Co on powiedział? Masakra. Co jest fajnego w Warmii? Dużo jezior. Chyba tylko tyle. Duży jesiotr? Też. Jaka jest twoja ulubiona ryba? Strong. A czy to prawda, że pstrągi są silne, bo jest że są strong? Pewnie tak. To jest bardzo, to najgorszy żart, jaki kiedykolwiek wymyśliłem. No, niestety. Ale jestem mega dumny z niego. Ja jestem z ciebie mega dumny. Ej, mordy świecą latarkami, bo widzowie są tu z nami. Wow. Jest totalna sensacja. Impreza pod śmietnikiem. Panowie, jak się baluje pod śmietnikiem? Najlepsza impreza pod śmietnikiem. Pod śmietnikiem. Poza zapachem klasa. Troszkę brzydko pachnie, ale... Ale jest klasa. Słuchajcie,
plastików, bo ja szukam plastików dzisiaj. Szkła. Nie, żadnego szkła, ty łobuzie. I jak masz na imię? Oliwia. Oliwia podobno jest mega moją fanką. Tak. Dziewczyny kochają 40-latków. 36-latków. Nie, tak? 36, tak? No tak. No to jeszcze nie. No tak, no ale zanim to zrobimy, to miną 4 lata, bo ja jestem wstydliwy. Myślisz, że nie jesteś taki łatwy? Tak. A wy ile macie lat, dziewczynki? 18. 18. Razem macie tyle, co ja. No, to idealne. To jak mi dacie całusa jednocześnie, to... Dobra, spoko. 3-4. I widzowie, widzicie, ja dla was cierpię. Dziękujemy. No, wasza ulubiona ryba. Filet. Twoje... Już mi dzisiaj zadałeś to pytanie. Twoja ulubiona ryba? Maja mówiła, że pstrąg, więc chyba powtórzę tę odpowiedź. A węgorze? Nie. I dynamiczny szczupak? Przestań. Że ty? No drapieżnik. Może być. Ty to... starczy. No. Taki szczupak? To jaki szczupak jest duży? O, tyczny. Taki to jest wystarczający. Wystarczający szczupak? Naje się, cała rodzina się musi najeść. Na pewno. Czy bez dzieci oczywiście. Razem z dziećmi nawet. To jest chore to, co mówisz. Ty jesteś chory. No. To prawda. Ale wiecie, od kiedy się w was zakochałem... Nie przeszkadza nam to. Zakochałeś się w nas? To zwariowałem, dziewczyny. Zakochałeś się. Realnie. My też. Zobaczymy się potem, po drugiej. No, tak. Spotkamy się później. Po drugiej się łapiemy, dziewczyny. Tak, prywatnie. I skaczecie po mnie, aż umrę. Ej, nie, dobra, okay. Przestań. Dobra, nie, to było chore dopiero. To było dopiero chore. Bo nie jestem trampoliną. No. Żeby po mnie skakać, się na mnie wybijać. Przestań. Nie jestem twoją windą. Ale wiesz, że na mnie o to chodzi. Wiem, to mi wychodzi o dobry kawał mięcha. Do restauracji, żebym cię zabrał, o to mi chodzi. Przestań. Kończymy, serio, kończymy. Jak tam żona? Ile? 40. No weź. No co? Ja mam 21. Ja te też, centymetrów. Czemu się zaśmiałaś? Nie wierzysz? Muszę zobaczyć, żeby zauwierzyć. I tak trzeba. Słuchajcie, nie wierzcie nigdy nikomu na słowo. Zawsze mówcie, sprawdzam. Sprawdzam. No, ale ja nie dam rady, bo ja jadę do Warszawy zaraz. Mam pociąg. Żałosne. W środku nocy pociągi. To wiem, mega żałosne, że w środku nocy pociągi jeżdżą. Nie potrzebuję ani alkoholu, ani kobiet. Potrzebuję ciebie, kotek. No czemu się śmiejesz? Jestem zawstydzona troszkę. Ach, to dobrze. Słuchajcie, kończymy odcinek. Lecimy, jak masz na imię? Ola. Lecimy z Olą już do apartamentu. Znaczy każdy idzie do siebie. Subskrybujcie kanał. Subskrybujcie kanał. Zostawcie. Follow! Subskrypcję! Lajka! Lajka też! I komentarz. I komentarz. Ola, daj buzię na koniec. Jak wy tak subskrybujecie, jak ona całuje, to się nie dziwię, że tak cienko jest.